Czemu on ma właściciela? Cześć Zęciak, to ja znowu rozwalę ten serwer, zrobię ci dramę. Nie no, chyba to są już jakieś żarty. To są, słuchajcie, jakieś żarty, nie? Cześć, to jest Zęciak, jest to w zasadzie kolejny odcinek na moim kanale. Słuchajcie, w tym momencie zostawcie łapkę w górę, wbijmy 500 łapek w górę, prosiłbym was bardzo mocno o to. To wtedy będzie naprawdę kozacko, będzie kolejny odcinek. No i oczywiście wszyscy zasubskrybujcie kanał tam na dole z dzwoneczkiem, to jest też mega bardzo ważne, żebyście dostawali powiadomienia i byli na bieżąco cały czas z moim kanałem, także wiecie co robić. No i moi drodzy, jeszcze wszyscy napiszcie w komentarzu kozak, to wam przypnę serduszko. No, także mi się zdaje, że fajnie, wbijajcie na itemc.pl i elo. Dobra moi drodzy, jesteśmy na itemc.pl. No i słuchajcie, dobra, weźmy, napiszmy po prostu siema. Zobaczymy, czy ktoś mi tutaj w ogóle pisze. Co? Ej, kurde, co? Co? Pan Kasztanek? Czemu on ma właściciela? Cześć Zęciak, to ja znowu rozwalę ten serwer, zrobię ci dramę. Nie no, chyba to są już jakieś żarty. To są, słuchajcie, jakieś żarty, nie? Co ty tu robisz? To nie jest koniec tej dramy. Wytyfy! Ej, co? Ej, co on robi? Czy on rozwala serwer? Ej, ja nie wierzę, co tu się dzieje w tym momencie. Jestem wszędzie. Jak? Skąd ty masz właściciela? Ej, no kurde, kto pamięta z was w ogóle pana Kasztanka? To słuchajcie, napiszcie wszyscy w komentarzu. W tym momencie, czy go pamiętacie, bo słuchajcie, ja nie wierzę, że... To było chyba z pół roku temu, moi drodzy, to było z pół roku temu, on powrócił. On powrócił, pan Kasztanek powrócił, że to jest niemożliwe. Oj, nie takie rzeczy się robiło. Co ja mam mu napisać? Czego chcesz? Czego chcesz? Boże, czego on chce? Czego on chce, kurde? Co on znowu robi tutaj na moim serwerze? Znowu to robi, znowu rozwala mi serwer, słuchajcie, to jest jakiś żart, kurde. To jest serio jakiś żart, moi drodzy. Nie wytrzymam zaraz. Słuchajcie, napisał, chcę rozwalić serwer. Dlaczego to robisz? Znowu. Tyle cię nie było. Ej, no to nie... Nie, no ja nawet nie wiem, co powiedzieć, moi drodzy. No ja nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. To jest słuchajcie, coś okropnego, co tu się w ogóle dzieje. Ja muszę On zaraz rozwali całego spawna, rozwali cały serwer. I on znowu chce dramę ze mną, przecież ostatnio wygraliśmy z nim dramę. To po co on powraca w ogóle? Miał, kurde, odejść. Myślałem, że odejdzie po prostu. Co on w ogóle tutaj pisze? To jest twój koniec. Dlaczego? Czekaj, co ja w ogóle mam napisać? Nie mam pojęcia, moi drodzy. Nie mam pojęcia, co w ogóle mogę mu to napisać. To miał być koniec. Miałeś mnie zostawić. Wygrałem. Dramę. Nie wiem, moi drodzy, ja nie mam pojęcia. Pierwszy raz, słuchajcie, spotykam się z takim czymś, żeby kurde, on powrócił. Pierwszy raz go w serio, myślałem, że go nie ma już, że odszedł, a on, słuchajcie, tutaj jest i ma właściciela na moim serwerze. Kiedy tak się dogadywaliśmy? Kurde, no przecież chyba gadałem z nim o tym, no nie pamiętam, słuchajcie. No, nie wiem, chyba gadaliśmy. Nie pamiętam. Boże, ej, nie no, czemu to się, takie, słuchajcie, tylko dymy się tutaj dzieją na itemc.pl, nie no, kurde, ale to jest naprawdę jakiś żart. Czekaj, może, dobra, ja z nim może pójdę do teamspeaka, czekajcie, czego? Czekaj, możemy pogadać? Nie wiem, napiszę, czy możemy pogadać. Dogadamy się. Słuchajcie, to, ja nie wiem, nie mam pojęcia, co on tutaj robi, kurde, ja się boję, że serio by rozwalił, jestem chory, nie mogę. Czekajcie, wyłączę szybko dropy, sprawię case, żebym nie widział. Jestem chory, nie mogę. No, proszę, dogadajmy się. Nie gadam z tobą. Boże, czemu on jest taki? Boże, słuchajcie, ten kanał dalej istnieje z tego, co ostatnio widziałem. Pan Kasztanek dalej istnieje, słuchajcie, wejdźcie wszyscy teraz w link w opisie. Daję link do jego kanału. On pewnie dalej chce suby, on dalej szuka fejmu i atencji, słuchajcie. I on... Musicie mu zostawić wszyscy w tym momencie suba z Donem, serio, macie link w opisie, w pierwszej linijce opisu będziecie mieli link do pana Kasztanka. No i co mam powiedzieć, musicie mu zostawić wszyscy w tym momencie suba. I kurde, wejdźcie jeszcze na ostatni film i wszyscy napiszcie w komentarzu przepraszam, czy coś, no nie wiem, bo ja się serio boję, że on rozwali ten serwer. Czekaj, w jaki sposób chcesz się dogadać? Może ci wbije suby. Dobra, on na pewno na to poleci, tak jak właśnie teraz mówiłem, wbije ci suby na kanale. Dobra, nie wiem, kanale. On się na pewno na to zgodzi.
Kurde, no, nie no, ja wiem, że on to chce. Wejdźcie serio wszyscy i zostawcie suba z dzwonem i wejdźcie na ostatni film i wszyscy napiszcie w jakiś spam, zróbcie w komentarzach, że od Zęciaka, że Zęciak przeprasza. To jest straszne, ja się boję, że serio, że on mi zrobi znowu dramę, znowu mi zniszczy kanał. Jeżeli by mi się włamał jeszcze na kanał, to on jest do tego zdolny, słuchajcie, to jest pan Kasztanek. I kurde, ja się boję. Muszą zostawić 500 łapek pod tym filmikiem. Jakim? Dobra, on chyba... Czy on wie, że ja nagrywam? Jakim? Musisz dać linka do mojego kanału. Pod tym filmem. Jakim filmem? Skąd on wie, że ja nagrywam? Skąd wiesz, że nagrywam? Skąd on takie rzeczy wie? Kurde, będę, ja się nie wytrzymam. Zaraz, on jest jakimś, kurde, hakerem najgorszym. Ja uciekam stąd. Ja stąd uciekam. No ja nie wiem. Zbanowałbym go, ale wiem, że on tu wróci, tak? To muszę się z nim jakoś dogadać, serio. Ja wiem wszystko. Okej. Zrobię wszystko. Przepraszam. Dobra, nie no, kurde, nie da się mnie oszukać. Dobra, słuchajcie, wbijmy tutaj piecem w górę pod tym filmem i spróbuję wtedy coś zrobić z nim. Spróbuję go, słuchajcie, jakoś pokonać. Musimy w tym momencie zrobić tak, że zostawmy mu te suby. Zostawcie 500 łapek pod tym filmem, żeby pokazać mu, że wiecie, że jesteśmy niby tutaj spoko i tak dalej. I że nie mamy złych zamiarów, a tak naprawdę uderzymy w sam punkt jego i po prostu go zniszczymy, słuchajcie. Zróbmy to wszyscy, nie spodziewam się, że on tutaj wróci. To się lepiej postaraj, właśnie widzę, że tutaj chce. Zostawcie te suby, ja się z wami żegnam, słuchajcie. Zróbcie wszyscy spam w komentarzach pod jego filmem ostatnim, ja się z wami żegnam i siema.